gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money and loyalty. With that, you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves, and this is done and dusted. Let's hope so. I ain't no sailor, but, that cloud look like good news to you. Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w RDR 2. Właśnie uciekamy po nieudanym, tak naprawdę nieudanym napadzie na bank. Prawie nieudanym, no. Zresztą sami widzieliście, co się dzieje. Cholera, co się dzieje? No właśnie, chyba sztorm nas dopadł. No właśnie, ani drgnie. No właśnie, statek się ledwo trzyma, jeszcze pożar jest. Trzeba skakać. I zobaczycie, gdzie wylądujemy. Właśnie. Witaj w nowym świecie. Obudziliśmy się na plaży. Jedyne co mogę robić, to teraz iść przed siebie. No właśnie, gdzie jesteśmy? Ja oczywiście wiem. Guarma. Pamiętacie Alberto Fuzara? To jest tutejszy dyktator. No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu iść. Chodzeniem to bym tego nie nazwał, raczej on się po prostu wlecze. I tutaj na Guarmie też będą różne niedostępne nigdzie indziej gatunki zwierząt. Jak na przykład papugi.
ale to oczywiście już w trybie swobodnej gry. W trybie swobodnym już. Na chwilę zemdlał. Widać, że twarz ma spaloną słońcem. Rozdział 5. Buarma. Pięknie to wygląda. Oczywiście teraz muszę zrobić zdjęcie. Mimo, że nie mam miejsca, to po prostu zrobię miejsce. Także sorry, po prostu teraz muszę oczywiście zrobić miejsce na fotkę, a później z tego zrobię screenshota. Powiedzmy, tej fotki nie potrzebuję. Z tymi sekciarzami, helonianami. Pierdut. I teraz mogę oczywiście zrobić zdjęcie. Sorry, że się nie przygotowałem. Ale to jest Guarma. Mordeczki, Guarma. Jak widzicie, nie mamy praktycznie nic rdzeni. Dym. Oho. Dacz. Czasu oczywiście nie ma, ale wiem, że udało mi się uciec. So, where the hell are we? We are on the island of Guarm. Javier asked the local. It's a old sugar plantation island. Second island east of Cuba. Is it anywhere near Australia or Tahiti? It's on the way, I guess. So, what next? No właśnie, co dalej? Well, next I guess we're gonna get shot. Encadenen a estos hombres. Gentlemen, this is quite a welcome. Who are you? Señor, por favor, we are no one. What's your name? Aiden O'Malley. Is that so? What are you doing, Mr. O'Malley? Surviving. We were lost at sea. In the storm. Is that so? No. I'm in the habit of looking like this. Is all of this really necessary? We got enough troubles around here right now, Mr. O'Malley, without taking a chance on a bunch of vagabonds. Behave yourselves and no harm will befall you. Vamos! Vamos! A zobaczcie, co się stanie, jak nie będę szedł. Jak nie będę dotrzymywał tempa. I don't get your drift, Mr. Levi. Simon. Senior overseer for Alberto. Levi Simon. You
run the third most productive sugar plantation in the Northern Caribbean. Of course, where there's money to be made, there's trouble. What sort? Oczywiście teraz to robię specjalnie, żeby wam pokazać, co się stanie, jak nie będziecie dotrzymywali kroku. No właśnie, zatłuk nas pałką. Także musicie dotrzymywać kroku. That means move. You've got a long walk ahead of you. No właśnie, pojmali nas. I don't get your drift, Mr. Levi Simon, senior overseer for Alberto Fusar. We run the third most productive sugar plantation in the Northern Caribbean. Of course, where there's money to be made, there's trouble. What sort of trouble? Oh, the usual sort. People wanting what ain't theirs and others telling them to take it. I don't get you. Labor troubles. And other thieves and pirates looking to disrupt our ways of working. How very upsetting for you. Not half as upsetting as it'll be for them. Mr. Fusar has a lot of very powerful friends. I will bet that he does. Bunch of Haitian pirates won't frighten him. He's strung up in the streets soon enough. And do we seem like Haitian pirates to you, Mr. Simon? No właśnie. Wyglądamy na haitańskich piratów. We was headed to Tahiti. He was going to Scenograph. Just as soon as I know exactly who you are, you'll be free. Meantime, you'll not starve. Cabo, llévese a estos hombres a la cárcel, junto con el grupo de cucarachas de ese campesino. Cualquier tontería que hagan, dispárales a todos. Welcome to Guama, gentlemen. Now, if you'll excuse me. Yeah! No, właśnie. Now, Aiden, I don't know. What do you think? I think we've got to get out of here. Yeah, but they can't find out who we are. Well, for now, we're stuck, Ben. Well, for what it's worth, I think I would have preferred Tahiti. You and me both. Ja też bym wolał być na Tahiti. O kurde, jeszcze piękniejsze mordeczki, jeszcze piękniejsze, jak widzicie, widoki. Także sorry, jeszcze raz trzeba zrobić fotę, bo ja tego nie odpuszczę. Tak, nie mam miejsca. Dawno nie robiłem porządków w social clubie. Ale najważniejsze, że mogę zrobić fotę. Pięknie to wygląda. Mimo że zostaliśmy schwytani przez ludzi Fusara. Who are these people? Who knows? But they got them chained and lashed. But they don't look too dangerous. Excuse me, sir. Who are our new friends here? Criminales. What crime did they commit? Insurrection. Insurrection? That's quite a word. Cállate, señor Fuentes. Muévanse. Todos. No dobra, to trzeba dalej iść. Trzeba dotrzymywać kroku, bo inaczej
Nas po prostu zatłuką tymi pałkami. Szybko, szybko! Katulman! Dobre i to! Ważne, że w ogóle jakakolwiek broń jest. Au! Niby kurwa, gdzie mam iść? Kurde, karabinek powtarzalny, trzeba było wziąć. Po francusku mówią, to ci Haitańczycy. Javiera postrzelili. To jeden z tych piratów haitańskich. Okej, trzeba się bronić. A to, że chociaż zwykła amunicja jest. Oczywiście to nie jest nasz tuningowany karabin. Tylko ten, który dostaliśmy od tego rewolucjonisty. Bo tak, to jest jeden z tych rewolucjonistów z Guarny. Dutch Vanderlyn, these brown rats are Micah, Bill, and Arthur. Okay. Well, Fusa will be desperate to find you. We must be very careful. So, who is this Fusar? A tyrant, driven by nothing but power and greed. Our only purpose is to work ourselves to death to make him rich. Leon wants the people to stand up to Fusa, but most are too afraid. And you? I am not from here. I bring things in and off the islands behind Colonel Fusa's back. Let's rest a moment. Down there is Aqua Dolce, Fusa's compound. The sugarcane these poor men killed themselves farming gets processed in that factory there. They're little more than slaves shipped in from other islands. A group escaped yesterday into the jungle, hoping to find a way back to their homes. Now Fusa's men are out hunting them down. That old fort? Cinco Torres. My men and I use that as a hideout when we are here. Mm-hmm. Come on. I know somewhere you men can rest.
Can we trust you? I don't see you have any choice. I am the no only właśnie, one nie, zupełnie nie mają wyboru. But I need something in return. Help Leon with that group of escape workers and then come meet me at the fort. You help us get back our friend and get out of here, we will do everything we can. Thank you. Gracias. If your friend is still alive, he will have him at Fusa's compound. There is a no cave właśnie. Below the cliffs. Tak siak będzie trzeba się tam dostać. The workers are somewhere in the jungle. Hopefully we can get to them before Fusa does. Of course. Gentlemen. Well, goodbye. If this is a tropical paradise, so far it ain't up to much. I'll go scope the entrance to that cave. Arthur. I need to get some rest. Well, you're right. We all need to relax. What a mess. I'm so sorry. Boys. Get some sleep, Dutch. Micah, guard this spot. Bill, do some more scouting. Carefully. Mm-hmm. No właśnie. Trafiliśmy na Guarmę. Na szczęście nas odbili. A teraz możemy się swobodnie poruszać po wyspie. Oczywiście też uważając na wojska Fuzara. Tutaj jest nasz tymczasowy obóz. Cinco Torres. Oczywiście też mamy misję. Ale nie na to czas, mordeczki. Nie na to czas, teraz czas, żeby zdobyć jeszcze więcej broni, jakieś remedia i cóż, i oczywiście o właśnie można wziąć, czy nie można wziąć? Chyba jednak na razie nie można zabrać karabinka tego. Ale tutaj mamy jakąś broń. Okej, mamy amunicję. Pistolet. Więcej amunicji. I strzelbę jeszcze. Okej, i dubeltówka. Jeszcze więcej amunicji do pistoletu. Aha, czyli po prostu zamieniłem sobie Cattlemana na wolkanika. A w sumie nawet lepiej. Mamy na szczęście jedzenie. Okej, czyli też ananasy. Chodźmy się rozejrzeć, jak to tutaj wszystko wygląda. Jeszcze nie mogę wyciągnąć broni. No, nie mamy za dużo amunicji. Wolkanik, czterotaktowy i dubeltówka. Chociaż mam nóż. Tutaj mamy naturalną barierę. I tak, cały czas jestem tutaj poszukiwany żywy lub martwy. Także trzeba oczywiście oczywiście trzeba bardzo uważać tutaj na żołnierzy Fuzara.
strażnicy jacyś są. Jesteśmy już oczywiście poza obozem. Chyba jakieś walki tam są. Sprawdźmy to. O cholera. Trzeba ich wybić wszystkich, bo no nie są ciężarowi. Okej, mamy też powtarzalny karabinek, co mi bardziej pasuje od dubeltówki, nawet jeśli jest zużyty. Tak, zaraz trzeba się stąd zwijać. No bo już żołnierze nadchodzą. Jakoś udało mi się ich zgubić. Nie wiem tylko, czy będzie amunicja do repeatera w obozie, zobaczymy. Jak nie, no to trudno, to po prostu sobie akurat później wymienię. Mówiłem, że chyba cały czas będzie dubeltówka dostępna. Okej, no to jesteśmy na Guarmie. Także mordeczki, to by było na tyle. Trzymajcie się, wielkie pozdro. Elo!